Kościół to jest grupa ludzi, która jest przemieniona, doświadcza Boga, marzy o wielkich rzeczach, sprowadza Królestwo Boże na ziemię. A to jest chyba jedno z najbardziej fascynujących rzeczy, jaką może mieć. Sprowadzać Królestwo Boże na ziemię. Co? No, parę osób się ekscytuje, parę osób nie wie, o co chodzi, parę osób sobie pomyślała, a ja myślałam, że się chodzi do kościoła. To jest największy błąd, do kościoła się nie chodzi, kościół się albo jest, albo się nie jest. Kościół to ludzie, którzy przeżywają Boga, doświadczają Go, a my wspólnie razem przychodzimy tutaj, żeby Go doświadczać, a nie żeby być. Bycie nie wystarcza, my chcemy doświadczać Boga, bo my nie jesteśmy Kościołem, wspólnie razem tego chcemy świętować. Mamy, słuchajcie, nową serię od zeszłego tygodnia, Ręce do Góry. Ręce do góry, która jest bardzo taka enigmatyczna, ale chcemy mówić o tym, jak właśnie, co to znaczy w naszym życiu. Chcemy mówić na temat, zresztą tego nie mówiliśmy, uwielbienie, które powinniśmy być tymi ludźmi, którzy wznoszą swoje ręce do góry, nie dlatego, że po prostu nam się też chce, ale dlatego, że to jest kwestia naszego uwielbienia, naszego doświadczenia Boga i to, że stajemy w tym miejscu takim niezwykłym przed Bogiem. Ja chcę dzisiaj kontynuować, ale chcę też, wiecie, to, co też mówił pastor Andrzej wcześniej przed nami, to jest coś, co też już nas, to chyba w czasie modlitwy mówił, że za tydzień zaczynamy jako Kościół post. My co roku mamy przez jakiś określony okres w tym roku mamy tygodniowy post, do którego chcemy was zachęcić. I post jest to miejsce, gdzie jest to czas, kiedy chcemy się zbliżać do Boga. Jest to moment i czas, kiedy chcemy być bliżej Niego. Post to nie jest czas, kiedy się Bogu wykręca rękę, bo o, ja poszczę, to musisz mnie bardziej słuchać. Bóg nie jest takim Bogiem. My pościmy się, żeby się do Niego zbliżyć, żeby bardziej słuchać Jego, żeby bardziej słyszeć, żeby stawać się bardziej jak On, rezygnować z tego, co dla nas jest ważne, żeby pokazać, że On jest dla nas najważniejszy i dlatego chcemy was zachęcić. Od przyszłego tygodnia zaczynamy w KDM-ie. Chcemy wspólnie razem. Dlaczego? Bo jest w jedności siła. Możemy się zachęcać, możemy się wspierać, ale też to, co zawsze, słuchajcie, to, co zawsze doświadczamy, to Bóg niesamowicie do nas wtedy mówi. Tak? Do wielu z nas Bóg mówi, a Słowo Boże mówi, że Bóg cały czas mówi. On nie przestał mówić, On cały czas mówi i my chcemy słuchać. Ale czasami właśnie potrzeba się wycofać i wyciszyć, żeby usłyszeć. Dlatego zapraszamy was do tego postu i chcę dzisiaj troszeczkę o tym mówić, ale my cały czas mówimy na temat ręce w górę. Ręce do góry. Słuchajcie, ja dzisiaj chcę przeczytać wam fragment, który nawiązuje do okresu, który wczoraj trochę się kończył, taki świąteczny. Wczoraj mieliśmy trzech króli święto. Kończy się tak ten okres taki świąteczny. Ale ja chciałbym nawiązać do tego, mówiłem już trochę o tym przed Wigilię, ale chciałbym nawiązać do niesamowitej postaci, o której często się nawet nie mówi, o Marii. I już właśnie Wigilię zaczynamy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj szczególnie na nią zwrócili uwagę. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, 28 wersecie do 34, jest tam fragment, kiedy przychodzi anioł do Marii i czytamy o tym objawieniu, które ona nagle dostała. I chciałbym to przeczytać. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 28 werset. I kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział, witaj obdarowana łaską Pana, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. A ona ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienia. Wtedy anioł powiedział do niej, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i Pan Bóg dał mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpił na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I jest to znamy to jako spotkanie, kiedy anioł objawił się Marii. Spotkanie Marii z aniołem. I chciałbym dzisiaj, wiecie, moim głównym przesłaniem, chciałbym, żeby tak naprawdę, żebyśmy zobaczyli, że to, że podnosimy ręce do Boga, nie ma nic wspólnego z sytuacją, w której się znajdujemy. Pomyślcie teraz o Marii, która była
młodą dziewczyną, była dziewczyną, która miała kilkanaście lat, może 17, może 18, była młodą dziewczyną i ma nagle objawienie, spotyka anioła, który ją przeraża. Jest osobą, która się pojawia i ona nawet nie wie, kto to jest. I słucha anioła, który mówi wielkie rzeczy. Mówi, że zajdziesz w ciążę. Pomyślcie sobie, bycie nastolatkiem i nagle usłyszeć, że zajdziesz w ciążę. I pierwsze, co Maria mówi, to ciekawa historia, bo w mojej kulturze, w tym miejscu, w którym ja jestem, ja nie mogę zajść w ciążę, bo nie mam nawet męża. Z nikim nie spałam, no to jak mogę zajść w ciążę? I wiecie, cała rozmowa wynika z tego, bo anioł zaczyna tłumaczyć. Nic się nie martw. Pan Bóg to zrobi za ciebie. I z tego, wiecie, z całej tej rozmowy, to myślę, że każdy z nas by pomyślał, okej. Tak? Myślę, że nie, bo by zaczęło w naszych głowach kotłować się, o co chodzi. O co chodzi, jak to się stanie? Wiecie, nam się łatwo czyta tą historię, bo my ją znamy. My znamy początek historii i koniec historii. My wiemy, co się wydarzyło. Tu nagle jest Maria i słucha, nie martw się, Mario. Wszystko jest okej. Okay. Pan Bóg będzie i to załatwi. I myślę, że ta biedna dziewczyna została z tym czymś. Anioł zniknął, Maria została. Maria została i musiała przeżyć. Później czytamy, jak się spotkała z Elżbietą i słyszała kolejne proroctwo. Zaczęła słuchać proroctw, ale tak naprawdę zaczęła doświadczać, że coś się z jej organizmem dzieje. Zauważyła, że jest w ciąży. Te wszystkie panie, które były w ciąży, wiedzą, że jak się zachodzi w ciąży, to się wiele rzeczy dzieje w organizmie. Dzieje się wiele rzeczy. Myślę, że zaczęła Maria dużo myśleć, co się tak naprawdę wydarzyło. Przyszła potem rozmowa, którą musiałam wziąć ze swoim narzeczonym Józefem. Wyobraźcie sobie teraz wy, panowie i wy, panie, że przychodzi do was wasza narzeczona, z którą żeście nigdy nie spali i ona nagle mówi, że jest w ciąży i nie jest w ciąży z tobą, ale z Panem Bogiem. I ta dziewczyna teraz musi z tym żyć. Chcę wam tego powiedzieć, z czym ta dziewczyna, Maria, musiała żyć. Z czym ona musiała żyć i z czym musiała sobie radzić. Ona spotkała się i musiała z Józefem porozmawiać. My znamy w Biblii tą całą sytuację, że nagle Józef co postanowił, żeby jej nie było źle, bo w tej kulturze, gdyby ona zaszła w ciążę właśnie przed ślubem, to byłaby ukamieniowana prawdopodobnie. I Józef chciał ją zostawić dla jej bezpieczeństwa i wtedy też czytamy, że Józef miał objawienie, że powiedział, nie martw się Józefie, że to jest od Boga. I oni mieli całą tą sytuację i musieli oboje w tym wzrastać. Wszystko, czego nie znają, co nie jest bezpieczne, coś, co naprawdę nikt nie ma do tego odpowiedzi, oni musieli w tym być. I zobaczcie, Bóg im w ogóle nie pomaga. Zauważyliście to? Bóg im nie pomaga, Bóg nie powoduje, że będzie łatwiej w ich życiu. Bo nagle jest spis ludności i muszą udać się po paru miesiącach do miejscowości, w której się Józef urodził i poszli do tej miejscowości i my to też znamy tą historię, że nie w fajnym miejscu, ale tak naprawdę nie było miejsca nigdzie, musiał się w jakiejś stajni, w jakiejś jaskini urodzić Jezus. Wiecie, według mnie ten plan w ogóle jest do bani. Jeżeli Pan Bóg by miał zaplanować, żeby narodziny swojego syna, to według moich standardów to jest plan do bani, bo to wszystko idzie nie tak. Wszystko idzie nie tak, jak powinno być. Ja chciałbym tą historię właśnie przedstawić, żebyśmy my mogli zrozumieć, że nasze życie często takie samo jest. Że nie idzie tak, jak byśmy chcieli, albo my często mówimy, to nie może być w tym Boga, bo to nie idzie tak, jak powinno być. Bo nie jest tak fajnie, tak przyjemnie i tak dobrze. Pojawili się w Betlejem i urodził się tam Jezus. I czytamy o tym, jak się urodzi. Znowu Maria. Nie dość, że musi urodzić w takim miejscu, to też sobie nie wyobrażam, jak może się czuć. My żyjemy w XXI wieku, my narzekamy, że niektóre szpitale nie są przystosowane. Na co mogła Maria narzekać? Na jaką opiekę? Na jaką obsługę? Na jakie posiłki? Na jakie bezpieczeństwo? Zobaczcie, się zupełnie Pan Bóg jakby pomógł Marii pozbyć się wszelkiego jakby bezpieczeństwa. Wszystko, co tam było, to był według mnie jeden wielki lęk. Jak to będzie? Jedźcie sobie na osiołku przez parę dni albo tygodni. W 9 miesiącu ciąży. Betlejem, narodziny Jezusa. Czytamy później tą historię, którą wczoraj świętowaliśmy. Trzech mędrców, nie króli, to nie do końca byli królowie, ale
Mamy trzech mędrców i ci mędrcy przyszli do Jezusa. Czytamy, że miały historię i tam Marii się objawiło i postacie, potem czytamy i pasterza aniołowie. To jest, wiecie, piękna nasza historia, kiedy my czytamy w Boże Narodzenie, myślimy, że to jest takie właśnie, takie, wiecie, bajkowe. Ja sobie myślę, że to z bajką nie miało nic wspólnego. Bo nie dość, że jeszcze właśnie tam się urodzi to dziecko w miejscu, gdzie nie powinno się rodzić, to jeszcze mędrcowie przyszli do króla Heroda, mędrcy przyszli do króla Heroda i mówią do niego, słyszeliśmy, że tu się narodził nowy król. Mówią do króla, hej, nowy król się narodził. I co zaczął Herod myśleć? Mam przeciwnika. Czytamy o tej, w tej historii, pamiętacie tą historię, prawda? Czy my ją tylko tak, o, bo to jest fajnie, taka historia fajna. O, my czytamy, że on powiedział, idźcie, jeżeli go znajdziecie, to przyjdźcie do mnie i powiedzcie. Mędrcy zostali oni we śnie, zostali do powiadomienie przez Boga, żeby nie wracali tam do Heroda. I co Herod zrobił? Herod się tak zdenerwował, że kiedy Józef z Marią uciekli, to Herod się tak zdenerwował, że wysłał żołnierzy do Betlejem i wybili wszystkich niemowlaków. To jest historia Bożego Narodzenia, gdzie nie pada śnieg, gdzie nie ma choinek, gdzie nie ma prezentów. I to jest Maria, która ucieka z Józefem, bo chcą zamordować jej dziecko. Naszego Zbawiciela. Słuchajcie, to jest historia Bożego Narodzenia. I uciekają i potem dopiero jest ta przerwa, kiedy nagle słyszymy, że potem udali się do Nazaretu i tam dziecko zaczęło rosnąć. Było kilka lat przerwy, ale chciałbym, żebyśmy chociaż w tym momencie zobaczyli Marię, która musiała przeżyć coś niezwykłego. Kiedy słyszę o tym, że ten, który się urodzi z jej łona, będzie Zbawicielem, jest tym królem, o którym ona zawsze słyszała i nie do końca rozumiała. Ale to, co jest ciekawe, ona zawsze tam czytamy w wersetach, że ona zatrzymywała to w swoim sercu. Ona to zatrzymywała w swoim sercu. I myślę, że miała wiele problemów, wiele wyzwań, wiele pytań, to chyba miała miliony, nie tysiące, ale miliony. Ale trzymała to wszystko w swoim sercu. Przyszedł czas, kiedy zaczęła widzieć, wiecie, historię Jezusa i zaczęła obserwować, co się dzieje. I myślę, że to był etap, kiedy ona zaczęła widzieć, że to, co było obiecane, ona zaczęła widzieć spełnienie. Ale musiała na to czekać kilkadziesiąt lat, 30 lat, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Ale ona coś trzymała w sobie. Widziała potężne cuda, widziała niesamowite rzeczy. Ale widziała też, jak jej syn pierworodny umiera na krzyżu. Niewinny. Widziała zupełnie roztarganie, zupełnie, wiecie, uczucie, które myślę, że nikt z nas nigdy nie przeżył i mamy nadzieję, że nikt z nas nie przeżyje tego, żeby widzieć swoje dziecko, które tak bardzo cierpi, tak bardzo jest ukarane za coś, co my do końca, my wiemy, bo my wiemy, że jest najbardziej sprawiedliwą osobą na planecie Ziemi. Nigdy takiego nie było i nie będzie. A mimo wszystko został ukarany. My jesteśmy na tyle sprawiedliwi, że my powiemy, a ten już tak nagrzeszył, że jak go ukarzą, to i tak będzie dobrze. A tu jest kara kogoś, kto tak naprawdę kompletnie nie zasłużył. I to wszystko musiała przeżywać to jedna osoba. Jesteście ze mną? Chcielibyście być w tym miejscu, gdzie ona jest? Ja sobie myślę, to jest nie fair, że Bóg złoży na tę jedną osobę to wszystko. To jest totalnie nie fair, co ona musiała nieść. Co ona musiała nieść, żeby tak naprawdę zobaczyć to, co my teraz oglądamy, co doświadczamy. Ona to wszystko trzymała w swoim sercu. A zobaczyła zmartwychwstanie, zobaczyła to wszystko spełnienie i myślę, że do końca, dopiero jak poszła do nieba, zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jej droga na ziemi w ogóle nie była ani fajna, ani przyjemna. Według mnie to było zupełnie nie fair ze strony Boga. Zupełnie nie fair. Ale wciąż, i o tym chcę dzisiaj mówić, ale wciąż Maria, zobaczcie, wybrała przez całe swoje życie być tym, która może nie rozumie, ale teraz trzymie w swoim sercu to, w co ona uwierzyła. Nie rozumiała i wybierała, że jednak zaufa swojemu Bogu. Ona nie decydowała przez to, co widzi, jak będzie myśleć i mówić o Bogu, ale decydowała o tym, że co jej serce, to, co Bóg do niej powiedział, że będzie się tego trzymała, a nie to, co widzi. I myślę, że to jest jedna z najbardziej niesamowitych postaci, o której tak mało się mówi kazań,
A to jest postać, która naprawdę byłaby jedna z podstawowych, którą powinniśmy się od niej uczyć. Jak trzymać ręce do góry, kiedy tak naprawdę wszystko w naszym życiu idzie nie tak. Bo ona jest naprawdę jedną z tych postaci biblijnych, która jest nie fair. On, naprawdę jej życie było nie fair. Jeżeli miałbym narzekać, to ja bym na miejscu Marii narzekał, bo wszystko, bo i tak naprawdę, wiecie, my czytamy, że ty jesteś błogosławiona, wybrana. Naprawdę? Kto z nas chciałby być tak błogosławiony? Bądźmy szczerzy, kto z nas chciałby być tak błogosławiony, wybrany? Ale z drugiej strony, zobaczcie, jak Bóg patrzy. Jak Bóg patrzy, powiedział, ty jesteś błogosławiona, ty jesteś wybrana. My jesteśmy przerażeni. My jesteśmy, to jest nie fair, a Bóg mówi, ty jesteś wybrana. Ty jesteś wybrana. My czasami na sytuację, w której jest to w naszym życiu, patrzymy w zły sposób. Bo może to jest miejsce, kiedy Bóg mówi, bo dlatego, że ciebie wybrałem, dlatego przeżywasz to, bo ja wiem, co będzie dalej. I dlatego my powinniśmy się nauczyć, że w naszym sercu powinno być to miejsce, że ja będę w swoim sercu decydował i będę podnosił swoje ręce do góry, bo ja wiem, komu zaufałem. Zaufałem mojemu Bogu, ja wiem, kto jest moim Bogiem. I nie moje sytuacje. Wiecie, znając, myśląc o sytuacji Marii, to jest takie miejsce, że tak naprawdę przestaje się narzekać. Chciałbym być jak ta postać. Chciałbym się nauczyć tego, żeby nauczyć się wdzięczności. Jak wiele my jesteśmy w miejscach, że my uważamy, że życie jest nie fair. Życie jest nie fair wobec mnie. Mi się przytrafiło, co mi się przytrafiło. Ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Wiecie, jest mnóstwo sytuacji w naszym życiu i jest nie fair. Ale tak naprawdę to, co jest kluczem, to jest moja odpowiedź na to. To jest moja odpowiedź. Piękną rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, jak Andrzej tu cytował odnośnie ofiary, kiedy cytował, że ten fajny ten fragment, kiedy mówi, jest konsekwencja naszego uwielbienia. Jest konsekwencja naszych uczynków. Konsekwencja, my często myślimy negatywna, ale jest konsekwencja bardzo pozytywna. Jest konsekwencja mojej wiary, kiedy ja naprawdę staję i mówię, mimo okoliczności, że jest nie fair, ja podnoszę swoje ręce do góry w odpowiedzi na to, kim jest mój Bóg, a nie w odpowiedzi o to, co jest moim problemem. W zeszłym tygodniu pastor Filip na ten temat mówił, bo ja podnoszę swoje ręce w uwielbieniu do Boga, a nie w uwielbieniu, nie przed problemami, które mam. Bo moje ręce podnoszę, bo to jest mój Bóg, a nie jak wielkie są moje problemy. I fajnie, żeby nasze problemy widziały, gdzie są moje ręce. Bo moje ręce pokazują moje poddanie. Wiecie, ręce do góry pokazują tą jedną rzecz, o której myśmy wtedy w zeszłym tygodniu słyszeli. To jest moje poddanie i moja bezsilność. My chcemy być silni, my chcemy być mocni. Nasza kultura mówi, musi być twardy, musi być mocny, musisz dać sobie radę, musisz iść do przodu. A tu jest ręce do góry, w uwielbieniu do Boga. Moja bezradność. Myślę, że Maria była jedną z tych postaci, która miała przede wszystkim kolana i ręce w górze. Była zupełnie bezradna. Była zupełnie bezradna wobec sytuacji, w której była. Ale w tej swojej bezradności Bóg za każdym razem przychodził i ją przeprowadzał i mogła oglądać rzeczy, o których nikt z nas nawet nie widział. My musimy się nauczyć i przyzwyczajać, że to jest okej być bezradnym. Ale swojej bezradności, nie płakać na bezradności, ale przynosić bezradność do Boga. Powiedzieć, jestem bezradna, jestem bezradny. Nie wiem, co z tym zrobić. Myślę, że Maria nie miała wizji do swojego życia, nie miała planów, nie miała wielu rzeczy, bo gdyby się dowiedziała to, co się dowiedziała, byłaby załamana i była, mi się wydaje, że była załamana często. Ale czy ma w swoim sercu to, co doświadczyła ze swoim Bogiem. Drogi Kościele, my musimy doświadczać Boga, bo to nam daje pewność, że On jest. Że On jest. I przestać płakać też nad sobą, że jakie to jest życie, jest nie fair. Tak, jest nie fair. Ale z drugiej strony moja bezradność staje się mocą w rękach Bożych. Wtedy Bóg przychodzi w twoje bezradności, w twojej słabości, bo przychodzisz do tego, który ma moc. I dobrze by było, jakbyśmy my jako Kościół się nauczyli, co tak naprawdę my musimy robić.
Co próbujesz ty naprawić po swojemu? Chcę zakończyć tym. Co próbujesz zakryć, pokazać czy udowodnić? Wiecie, my żyjemy w świecie Instagramu i Facebooka. Facebook i Instagram genialnie zakrywa rzeczywistość. Genialnie. Mam doskonałe życie. Zobaczcie uśmiechniętą moją twarz. Zobaczcie mnie na plaży. Dwa dni w roku, ale mam doskonałe życie. Piękne słońce, wszystko można zrobić. Wczoraj komuś pokazywałem najnowsza apka, która z ruiny jest w stanie zrobić genialne mieszkanie w 37 sekund. My się nauczyliśmy, żeby robić z takich rzeczy, które są naszą słabością, coś niezwykłego, ale tak naprawdę chciałbym, żebyśmy się nauczyli przychodzić tacy, jacy jesteśmy, do Boga. Przestali udawać. W udawaniu to nikomu nic nie daje. Nie musisz nikim być i nie musisz nic dodatkowego robić. Musisz po prostu przyjść do Niego. Po prostu przyjść i powiedzieć, oto taki jestem. Myślę, tak jak Maria by chciała coś robić, to by się nic nie udało, bo za każdym razem coś innego się przytrafiało. Nie dość była nastolatką, która zaszła w ciążę i to jeszcze zaszła w ciążę z kimś, kogo nie znała. Fajna opinia. Chłopak, który chce ją porzucić. Władca, który chce ją zabić. Rodzić dziecko na pustyni w jaskini. Wychowywać kogoś, kogo się do końca nie zna. Jeszcze pamiętać proroctwo, które było powiedziane, że jego życie będziesz oglądała i twoje serce będzie przeszyte. Średnio. Ale mimo wszystko Bóg mówi, błogosławiona jesteś. Wielkie rzeczy będziesz oglądać. Bóg jest niezwykły, Bóg jest dobry. Drogi Kościele, my powinniśmy się nauczyć wznosić ręce do góry. By doświadczyć tego, który jest warty tego doświadczenia. Doświadczyć niesamowitego Boga. Rzeczy się przydzieją w naszym życiu. Będą się działy i będzie nie fair. Ale to, co my mamy trzymać, to, co powiedziała Maria, ona trzymała w swoim sercu to, co doświadczyła ze swoim Bogiem, to, co usłyszała, to, co miała tam w środku. I to jest coś, co my powinniśmy się nauczyć. Chciałbym, żeby zespół wyszedł. Zanim będziemy... zaśpiewamy, uwielbimy naszego Boga na koniec. Ja chciałbym dać szansę, może jesteś na tym miejscu i tak naprawdę nie doszedłeś do tego momentu, żeby poznać Boga, doświadczyć Jego. Kluczem u Marii było to, że ona w swoim sercu doświadczyła Boga. I to jest klucz. Nasze życie będzie, jakie będzie. Wszyscy chcemy, żeby było jak najlepsze. Ale jest tak, że jest różnie. Życie się przytrafia, jak to mówimy tutaj w KDM-ie. Po prostu się przytrafia. Ale piękne jest to, że jest Bóg. Jeżeli jesteś na tym miejscu i tak naprawdę wiesz, że twoja relacja, ty nie doświadczyłeś nigdy tej niesamowitej relacji z Bogiem, chcę ci dać ten moment za chwilkę, żebyś mógł się z Nim pojednać. Pojednać się z Bogiem, to znaczy zaufać Jemu. Powiedzieć tak naprawdę, ja już nie chcę, żeby moje życie było po mojemu, ale chcę Tobie zaufać, bo to Ty jesteś moim Stwórcą. To Ty jesteś moim Bogiem i chcę Tobie zaufać. Chcę Tobie zaufać. To jest ten pierwszy moment, kiedy wznoszę swoje ręce i mówię, nie daję rady. Nie daję rady, tak jak to Maria zrobiła. Jest może zbyt dużo w Twoim życiu, mówisz, nie daj rady, dlatego chcę przyjść do Ciebie i zaufać. Jeżeli to jesteś Ty i potrzebujesz właśnie Boga, nie doświadczyłeś Go w ten sposób, w potężny sposób, nie pojednałeś się z Nim, chcę za chwilę teraz, jak to światło jest zgaszone, jak możemy skłonić Twoje głowy na chwilę, zamknąć oczy, żeby mieć takie komfortowe sytuacje. Jeżeli to jesteś Ty,
potrzebujesz takiej modlitwy, to to, co my robimy, ja tylko Cię poproszę, żebyś podniósł swoją rękę, podniosła na chwilkę, jak Cię poproszę. Ja się o Ciebie pomodlę. Nie musisz iść do przodu, nie musisz nic więcej robić w tym momencie. Później po spotkaniu Cię zachęcam, żebyś poszedł się z kimś pomodlić. Ale teraz, jeżeli to jesteś Ty i potrzebujesz tego pojednania, to teraz, jak się nie rozglądają inni, to daj mi proszę znać przez podniesienie ręki. Dziękuję, tą rękę możesz opuścić. Czy jest ktoś jeszcze? Dziękuję, czy jest ktoś jeszcze? Możesz opuścić. Czy jest ktoś jeszcze? To jest Twój moment. Chodzi o doświadczenie potężnego Boga. Jeszcze chwilkę poczekam. Bóg ma dobre życie dla nas. Czy jest ktoś jeszcze? Panie, dziękuję Ci za te dwie osoby, za te decyzje, które podjęły, Panie. Modlę się, aby przez moc Twoją w Duchu Świętym, aby Twoje niebo tak naprawdę na nich teraz stąpiło, aby mogli doświadczyć Twojej łaski i Twojego miłosierdzia. Panie, dziękuję Tobie za ich serce, za ich życie i modlę się, aby podróż ich z Tobą była czymś naprawdę absolutnym, fenomenalnym. Panie, chcę ich błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Kościele, chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy my z tej lekcji wzięli to, żeby tak naprawdę nauczyć się zaufania Bogu. Podnoszę swoje ręce do Boga, dlatego, że ufam Jemu. Dlatego, że nie pozwalam, żeby sytuacja przerosła mnie, ale stawiam siebie w gotowości, że mój Bóg jest większy niż ta sytuacja. I może jest nie fair, co się Tobie dzieje, ale to jest przede wszystkim moment, żeby podnieść swoje ręce i wywyższać swojego Boga. Bo tu jest moje zaufanie. Nie chodzi o to, żeby było fair, ale żeby mój Bóg objawił się w Twoim, w moim życiu, w swojej mocy. Chciałbym, żebyśmy wstali teraz, będziemy dalej uwielbiać naszego Boga.